Bardzo dziękuję, panie profesorze. Szanowni państwo, ja chciałbym w tym 10-minutowym wykładzie opowiedzieć państwu, jaki cel nam przyświecał, kiedy podejmowaliśmy tę inicjatywę legislacyjną, już dzisiaj dosyć zaawansowaną. Między innymi również dlatego, że to jest tak naprawdę coś dedykowane dla państwa, mam na myśli Instytut, bo to jest jednostka, która mam nadzieję, a tak przynajmniej jest w naszej opinii mojej i pana ministra Szumowskiego, wypełni pewną lukę, która powstaje na rynku badań medycznych, a która dotychczas nie była konsumowana. To jest idea właściwie nie nowa. Ja przypomnę tylko, że naszym benchmarkiem jest agencja, która jest jakby siostrzanym bytem w Wielkiej Brytanii, to jest Medical Research Council i ona istnieje już od ponad wieku. 100 lat ta agencja modeluje system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. Na podobnej zasadzie działają amerykańskie instytuty zdrowia. To też jest prawie 100 lat działania i ta jednostka będzie właściwie kompatybilna z tymi, które istnieją w krajach zachodnich czy za oceanem. Ja chcę powiedzieć państwu, że to oczywiście wiadomo, że jest to gdzieś tam nasze marzenie, ale MRC, czyli ta brytyjska jednostka, wypromowała w czasie swojego istnienia 32 noblistów w dziedzinie nauk medycznych. Oczywiście nie jest to kluczowe zadanie agencji, niemniej no my na razie w Polsce mamy noblistów dokładnie zero w dziedzinie biologii, chemii i nauk medycznych, więc myślę, że nawet jeden to już będzie olbrzymi skok. A ta jednostka naprawdę ma szansę, żeby zbliżyć się przynajmniej do tego celu i żeby nie był to mityczny lot w kosmos. Proszę państwa, ja proszę, żeby mi zrobili moi ludzie tą prezentację. Chciałem jakieś ładne zdjęcie i oni zrobili zdjęcie, które pokazuje krętą drogę do celu. Więc już na szczęście jesteśmy na ostatniej prostej, czyli już jesteśmy przy samym szczycie. To później państwu jeszcze słowo na ten temat opowiem. O, nie, ja sobie poradzę, innowacje. Więc tak, króciutko opowiem państwu tylko, jaki jest plan tego spotkania i zaczniemy sobie oczywiście od takiej tezy dotyczącej innowacyjności w ogóle. Retoryka rządu obecnie dużo mówi o innowacyjności, innowacyjności również w zakresie nauk medycznych, w zakresie takiego szerokiego biotechu i no, tego emanacją jest również ten think tank, na którego zaproszenie dzisiaj z państwem jestem. Pokażę, jak wygląda innowacyjność Polski na tle Europy i reszty świata, a potem króciusieńko omówimy sobie cele i zadania agencji. Następnie pokażę państwu, jak ta agencja mogłaby i mam nadzieję będzie wspierała rozwój polskich nauk medycznych, również w niekomercyjnych badaniach klinicznych. Zdefiniujemy sobie potencjalną rolę w chorobach sercowo-naczyniowych i onkologicznych. I na koniec już zupełny smaczek, czyli chciałbym też państwu powiedzieć słowo o współpracy międzynarodowej. Proszę państwa, tak wyglądają nakłady na badania i rozwój z punktu widzenia PKB w Polsce i w Europie. Zobaczcie państwo, że my mamy 1%, czyli mniej więcej połowę tego, co dedykuje się na prace rozwojowe, na prace innowacyjne w krajach Europy Zachodniej. Czyli tak naprawdę jesteśmy w połowie drogi. To jest olbrzymia przepaść. Trudno nam mówić o tym, że mamy zaawansowaną technologicznie gospodarkę, zwłaszcza w zakresie nauk biomedycznych, jeśli przeznaczamy tylko 1% PKB właśnie na rozwój tych działań innowacyjnych. A przypominam państwu, że zgodnie z badaniami tylko 20% tych pieniędzy jest przekazywane na rozwój nauk biomedycznych za pomocą istniejących jednostek, takich jak NCN czy NCBR, które robią to dobrze. Natomiast cały czas mamy tutaj olbrzymi deficyt na rynku innowacji w ochronie zdrowia. Zobaczcie państwo, tak wyglądają mniej więcej te najnowsze indeksacje Polski. No nie ma dramatu, no jesteśmy w pierwszej 30, 40 tych państw innowacyjnych, ale daleko nam do pozycji lidera. Z punktu widzenia 40-milionowego kraju, który no, można powiedzieć już teraz jest zaliczony do krajów rozwiniętych całkowicie, wypadałoby przynajmniej, żebyśmy znajdowali się w tych rankingach wielokrotnie wyżej. Tak to wygląda na mapie Europy. Jesteśmy troszkę dalej niż powinniśmy i to, co mnie jakby osobiście niepokoi jako obywatela, to to, że raczej mamy ten sam kolor, co Grupa Wyszehradu czy kraje Europy Wschodniej, a nie taką zieleń, która jednak predestynowałaby nas do tego, żebyśmy mogli czuć się obywatelami Europy Zachodniej. W związku z powyższym, pan minister Szumowski, jeszcze będąc wiceministrem nauki, już wtedy dostrzegł problem. Dostrzegł, że nie mamy centralnej instytucji, która wspierałaby nauki medyczne. Oczywiście te instytucje, które istnieją, mam na myśli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które odpowiada za prace wdrożeniowe, czy Narodowe Centrum Nauki, które zajmuje się badaniami w sferze
badań podstawowych, poniekąd konsumują tą potrzebę. Ale zgodnie z tym, co rozmawialiśmy z resortem nauki, zdrowie jest dobrym miejscem na precedensy i jesteśmy głęboko przekonani, że zasługuje na swój dedykowany strumień finansowania, bo nie mówimy o konkretnych produktach czasami. Mówimy o pewnych ideach, o innowacyjnych lekach, o badaniach niekomercyjnych, ale również o pewnej odpowiedzialności społecznej, którą agencja będzie musiała podjąć. I tak jednym z celów tej agencji, o, tutaj te cele są wylistowane, one są trzy. I tak naprawdę z punktu widzenia społecznego i najważniejszego dla nas, mówimy o wsparciu niekomercyjnych badań klinicznych. Jak Państwo zobaczycie na następnym przeźroczu, w Polsce niekomercyjne badania kliniczne to jest mniej więcej 2-3% ogólnego rynku badań klinicznych. Na zachodzie Europy to jest 40%. Te badania co do definicji są to te zadania, które nie mają przynieść bezpośredniego zysku, mają przynieść zysk społeczny, czyli badamy nowe technologie, badamy nowe leki, ale w tych miejscach, którymi normalnie nie zainteresują się na przykład firmy farmaceutyczne, bo tam nie ma żywego pieniądza. Więc ci pacjenci, którzy potencjalnie mają akurat nie tą chorobę, która znajduje się w bezpośrednim celu firmy farmaceutycznej, nigdy być może nie doczekają się najnowszych rozwiązań, jeśli chodzi o technologie, jeśli chodzi o terapie lekowe. I tutaj musimy podjąć tą społeczną odpowiedzialność. W tym miejscu agencja musi wypełnić tą lukę. Bo zobaczcie Państwo, dzisiaj kiedy badacz z uniwersytetu, z instytutu podejmuje pracę nad nową cząsteczką, to najpierw zaczyna swoje rozmowy w Narodowym Centrum Nauki. Tam w badaniach podstawowych modeluje tą cząsteczkę, przeprowadza ją przez badania wczesnych faz, przez badania kliniczne pierwszej fazy i później wędruje już z tym takim proof of concept do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I tam dalej ten projekt jest akcelerowany, tak? Kolejne pieniądze powodują, że on się rozwija, no i w końcu lądujemy w momencie, kiedy mamy już gotowy lek, który należałoby zastosować w badaniu klinicznym, zobaczyć, jak ten lek działa w polskiej populacji. I tutaj w Polsce jest dziura. To jest to miejsce, gdzie nie mamy żadnej centralnej jednostki finansującej, a badacze, którzy już wytworzyli ten lek, potencjalnie wartościowy, wart być może miliony czy miliardy dolarów, od razu zaczynają uciekać z nim za ocean. To jest ten moment, kiedy firmy zachodnie, firmy amerykańskie przychodzą do Polski i mówią, macie coś ciekawego? Świetnie, my to kupimy, będziemy komercjalizować na zachodzie. W związku z powyższym niejednokrotnie te cząsteczki wracają do Polski, ale już w postaci zapudełkowanych, bardzo drogich terapii. Wówczas nie są dostępne dla naszych pacjentów, a bazują niejednokrotnie właśnie na naszej myśli technicznej. Druga szalenie ważna rzecz, która jakby wpisuje się też w temat dzisiejszej debaty, to działalność analityczna. Dzisiaj minister zdrowia ma bardzo dużo różnych informacji pochodzących z systemu, z NFZ-u, z CSIOZ-u. I te dane właściwie nigdzie nie są w pełni analizowane. Minister nie ma narzędzi, które pozwolą mu na uzyskanie pełnego obrazu systemu. Nie ma narzędzia, które pozwoli mu zamodelować system ochrony zdrowia i sprawdzić, jak decyzje w danym momencie będą wyglądały w latach następnych. Tym samym agencja będzie też tym miejscem, które zostanie niejako narzędziem ministra zdrowia i będzie obarczona koniecznością odpowiedzi na te pytania, które pan minister zleci. Jeżeli minister będzie się zastanawiał, gdzie wydać pieniądze na profilaktykę, to agencja zamodeluje właśnie takie badanie. Czy lepiej, żebyśmy działali w obszarze cukrzycy, czy lepiej, żebyśmy leczyli pacjentów kardiologicznych, czy lepiej, żebyśmy inwestowali te pieniądze w ludzi w wieku 20 lat, czy może 30, czy 40. Dzisiaj takiego badania właściwie nie możemy zrobić, bo te jednostki, które są obecne na rynku medycznym, nie posiadają kompetencji inicjowania własnych badań o charakterze ogólnopolskim. Trzecia sprawa to działalność grantodawcza, czyli to miejsce, gdzie chcielibyśmy wspierać polskich naukowców w ich działaniach, umożliwić im rozwój o klasie międzynarodowej i wesprzeć też te badania, które będą przyczyniały się bezpośrednio do poprawy stanu zdrowia polskich pacjentów. A właśnie, teraz przechodząc do budżetu. W związku z tym, że my już jesteśmy na finiszu prac legislacyjnych, mamy nadzieję i żywimy taką nadzieję, że polski parlament wypowie się na tak, jeśli chodzi o agencję. Chcielibyśmy w tym roku uzyskać 50 milionów złotych budżetu z budżetu państwa.
To będzie budżetowanie, które pozwoli nam rozpocząć działalność w zakresie takich palących problemów, jak choćby badania kliniczne niekomercyjne, badania u pacjentów z grupy chorób rzadkich, czy badania w sferze onkologii, czy hematologii dziecięcej. To już w tym roku może się zadziać, więc myślę, że w perspektywie półrocznej mamy szansę, żeby te pieniądze zaczęły płynąć bezpośrednio do systemu ochrony zdrowia. Zobaczcie Państwo, te takie duże kwadraty, to już jest perspektywa dziesięcioletnia, niemniej ten miliard złotych jest w tej chwili zamodelowany i w 2028 roku agencja powinna dysponować takim budżetem, czerpiąc 300 milionów złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez odpis, a pozostałą część z budżetu państwa. I chcę też bardzo jasno zaznaczyć, że wszystkie pieniądze, które agencja pozyska w formie odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, będą dedykowane tylko i wyłącznie niekomercyjnym badaniom klinicznym. Nie działalności agencji, nie pensjom, nie siedzibom, nie działalności administracyjnej, ale tylko i wyłącznie wrócą do pacjentów w postaci świadczeń. I chcę to wyraźnie zaznaczyć, że przekładamy ten strumień finansowania z NFZ-u, ale on tak naprawdę wraca do pacjentów poprzez badania kliniczne niekomercyjne. To jest, proszę Państwa, kilka zdań z ustawy, które definiują ogólnie obszary działania Agencji Badań Medycznych. Ja oczywiście nie będę tego czytał, bo to nie ma głębszego sensu, ale chciałbym Państwu powiedzieć o jednej rzeczy. My chcielibyśmy dać ministrowi i decydentom polskiego systemu ochrony zdrowia, również prezesowi Rady Ministrów, również prezesom wiodących urzędów i agencji, które na polskim rynku się znajdują, możliwość zlecania konkretnych badań. Jeżeli ktoś zidentyfikuje potrzebę społeczną, czy polityczną, czy jakąkolwiek dotyczącą problemów pacjentów, to wówczas będzie mógł napisać zlecenie do agencji, żeby zbadać dany problem. I na tej podstawie, na podstawie danych, które będą wyciągnięte z systemu w sposób bardzo koherentny, będziemy w stanie podjąć bardzo konkretne decyzje przekładające się na kształt polskiego systemu ochrony zdrowia. Tak wyglądają te niekomercyjne badania kliniczne, o których ja już Państwu powiedziałem. Zobaczcie Państwo, olbrzymia przepaść między krajami Unii Europejskiej a Polską, także dużo do zrobienia w tym zakresie, dużo też możliwości dania pacjentom najnowocześniejszych technologii leczenia. Dwa zdania o chorobach sercowo-naczyniowych. Ja też nie chcę jakby wchodzić w szczegóły, bo agencja jeszcze nie istnieje, jest na etapie prac legislacyjnych, więc te projekty, te pomysły, które będziecie Państwo, mam nadzieję, do nas składać, będą się działy i będziemy na nie otwarci, będziemy chętnie odpowiadać, ale rzeczywiście na pewno choroby sercowo-naczyniowe znajdą się w głównym celu działania agencji. Podobnie zresztą jak choroby onkologiczne, bo to są te dwa tematy, które już dzisiaj są killerem wszystkich Polaków i na które musimy natychmiast odpowiedzieć. Zobaczcie Państwo, w Unii Europejskiej 196 miliardów euro wydatkuje się w tej chwili na choroby sercowo-naczyniowe. Olbrzymie pieniądze, które de facto są wydawane rokrocznie i my nad tą naszą częścią chcemy się bardzo dokładnie zastanowić. Chcemy obejrzeć każdą złotówkę i zobaczyć, czy adekwatnie inwestujemy również w zakresie chorób sercowo-naczyniowych w polski rynek. Zobaczcie Państwo, to są takie potencjalne działania agencji, które tak naprawdę są wynikiem i spotkań z rektorami uniwersytetów, i z naukowcami, z lekarzami, ale również z organizacjami pacjenckimi, które już dzisiaj pojawiły się jako takie problemy do rozwiązania na już, które już dzisiaj przychodzicie Państwo z konkretnym pomysłem, z konkretnym rozwiązaniem, mówicie, panie ministrze, trzeba to zrobić, tak? To są rzeczy, które musimy zrobić, bo jesteśmy 20, 30, 40 lat za Europą. Ja nie twierdzę oczywiście, że to akurat te się wydarzą. To są te sprawy, które do nas dotarły i które już wymagają zajęcia się w obszarze systemowym. I zupełnie na koniec, jeśli Państwo pozwolicie, to jest też sprawa, która wynika z rozmów między innymi z Amerykanami. Jak Państwo wiecie, pan minister Szumowski z panem premierem Gowinem pierwszy raz właściwie w wolnej Polsce podpisali Memorandum of Understanding, które dawało ramy współpracy naukowo-badawczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. I my, goszcząc w Narodowych Instytutach Zdrowia, spotykając się w czołowych ośrodkach onkologicznych Stanów Zjednoczonych, rozmawialiśmy z Amerykanami, którzy, jak Państwo wiecie, są narodem praktycznym. I oni mówią nam, słuchajcie, chcielibyśmy inwestować w Polsce. To jest bardzo kraj o homogennej populacji. Macie jednego płatnika. Jesteście bardzo dobrym rynkiem do tego, żeby robić z wami badania, bardzo wysokiej jakości badania, badania o potencjale międzynarodowym, ale nie mamy z kim rozmawiać. To jest problem, który zdefiniowali nasi partnerzy zagraniczni.
oni nie są w stanie chodzić po szpitalach, tak? Delegacja amerykańska nie będzie chodziła między Otwockiem, nie wiem, Łodzią, Wałbrzychem i tak dalej i pytała, kto z profesorów weźmie udział w badaniu. Potrzebują konkretnej centralnej jednostki, która przyjmie na siebie odpowiedzialność realizacji tego badania, będzie dysponowała dużą bazą pacjentów, będzie dysponowała dużą znajomością systemu i stanie się wartościowym, jednostkowym partnerem choćby dla kolegów zza oceanu. Także mamy nadzieję, że agencja przyczyni się również do tego, że pieniądze będą płynęły do nas z zagranicy i tym samym staniemy się wartościowym graczem tworzącym podwaliny polityki zdrowotnej na skalę europejską, a mam nadzieję również światową. Tak wygląda harmonogram prac, który jest ku mojemu zdziwieniu dość aktualny. Pierwsze dwie kropki już za nami, trzecia się dzieje i wydaje mi się, że ostatnie dwie również są osiągalne. Bardzo byśmy chcieli, żeby uruchomienie Agencji Badań Medycznych odbyło się w pierwszym kwartale bieżącego roku. Będziemy bardzo intensywnie pracować, żeby już w pierwszej połowie roku uruchomić dla Państwa konkursy, dla instytutów, dla badaczy, dla uniwersytetów, które pozwolą na to, żeby już te pieniądze popłynęły, żebyśmy już mogli rozwiązać pierwsze problemy, żebyśmy już mogli dostarczyć pacjentom bardzo konkretne rozwiązania. Mam nadzieję, że tak będzie. Pracujemy bardzo intensywnie, więc czekamy na wyniki tych prac parlamentarnych. No, na pewno będziemy zmierzali do tego, żeby agencja powstała jak najszybciej. Ja Państwu bardzo dziękuję. Jestem bardzo otwarty na dyskusję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, wątpliwości, to bardzo chętnie na nie odpowiem, zwłaszcza, że jest dużo rzeczy, które Państwo chcielibyście wiedzieć, a które być może dla nas, jako dla ustawodawcy, wydają się oczywiste. Także jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, to niebywała okazja, żeby rzeczywiście zapytać o coś, co się dopiero tworzy, czyli Agencja Badań Medycznych. I na tym etapie myślę, że każde pytanie, które będzie z Państwa ust, będzie jeszcze do wykorzystania, bo prace są w komisji, podkomisjach sejmowych, więc pewne elementy ustawy i zapisów i rozporządzeń wykonawczych później do ustawy mogą być jeszcze zmienione, więc jeżeli ze strony naszych ekspertów lub naszych gości są jakieś pytania, to serdecznie zachęcamy, tak? Panie dyrektorze, pani profesor Bielecka. Andrzej, proszę. Aha, okay. To ja zanim Andrzej dobiegnie, panie dyrektorze, ja mam jedno pytanie, bo wiadomo, że potencjał badań medycznych w Polsce jest bardzo duży i patrząc na ten harmonogram, wiemy, że nie od razu Kraków zbudowano finansowy, od razu wiemy, że on będzie niewystarczający. Czy jest rzeczywiście taka perspektywa, gdzie można założyć, że oprócz środków budżetowych, plus pozyskując środki zewnętrzne, bo wiadomo, że agencja też tak będzie funkcjonowała, te środki będą na takim poziomie, że zabezpieczą potencjalne właśnie projekty związane z badaniami niekomercyjnymi? Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście, oczywiście nasze rozmowy z Ministerstwem Finansów zakładały, że finansowanie będzie mniejsze, bo to wiadomo, że na tym to polega. Minister Finansów jest strażnikiem finansów publicznych. Nam natomiast udało się przekonać ministra finansów do tego, żeby już w 2020 roku finansowanie agencji było mniej więcej na poziomie 500 mln zł. Więc mówimy o naprawdę realnych kwotach, dużych pieniądzach, które jakby zamodelowaliśmy również w oparciu o rynek badań klinicznych w Polsce i które już w przyszłym roku wydają się perspektywiczne. Więc sądzę, że to jest kwota, która pokryje to pierwotne zapotrzebowanie. My sami musimy się nauczyć zarządzać tymi badaniami, definiować priorytety. Musimy też liczyć na badaczy, którzy mam nadzieję mają już gotowe pomysły, których nie udawało się zrealizować i będziemy chcieli na to odpowiedzieć. Także finansowanie jest dobre i mam nadzieję, że to się zadzieje. Na wspólnym spotkaniu przedstawicieli wszystkich instytutów badawczych stwierdziliśmy, że Agencja Badań Medycznych jest bardzo potrzebna rzeczywiście w Polsce i jedno z naszych opinii dotyczyła tego, czy instytuty badawcze, takie jak nasz, będą mogły być też inicjatorami projektów, czy tylko wykonawcami, czy my też będziemy mogli z własnym projektem na przykład do Państwa się zgłosić, że taką widzimy potrzebę i zdrowotną, i społeczną, i naukową. Już odpowiadam. To jest dobre pytanie. Rzeczywiście tak będzie. W tej chwili jakby w ustawie my
zakładamy dwa tryby realizacji tych projektów. Pierwsza to jest oczywiście tryb konkursowy, najbardziej Państwu znany też z obecnie istniejącej instytucji. Natomiast chcemy mieć możliwość zlecania tych badań, które okażą się wartościowe z punktu widzenia A systemu lub B agencji. Prezes agencji będzie miał możliwość zlecania badań, które w jego opinii będą wartościowe dla rozwoju systemu ochrony zdrowia. Z drugiej strony, po zasięgnięciu opinii Rady będzie można przedkładać tego typu projekty również do ministra zdrowia. Jeżeli on uzna, że to jest ważne, jeżeli Rada Agencji się wypowie pozytywnie, to na pewno takie projekty będą realizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Oklaski dla Pana Dyrektora i trzymamy kciuki za Agencję Badań Medycznych.